Ten smartfon ma ruchomą przysłonę od 1.4.2 do 4.0. 1.4.2, 2.0, 2.8, 4.0. Dzień dobry Państwa, w dzisiejszym odcinku Xiaomi 14 Pro. Ten smartfon może nagrywać maksymalnie do 8K 30 klatek na sekundę, ale dla celów tego wideo jesteśmy w 4K 30. Z tego względu, że w 4K 60 nie można przechodzić między obiektywami podczas nagrywania. Ten będzie wycofywał, więc muszę się pośpieszyć. Ale dzisiaj ruch, pociągi, ciężarówki, samochody. Oho, piękna pogoda. Piękna dzisiaj jest pogoda, mało wiatru. Jesteśmy na peronie numer 1 w Rzeszowie. 06, szeroki obiektyw. Robimy zooma. 15X, to jest max. Pięknie się kręci koło. I mamy piękną kontrolę nad smartfonem, proszę Państwa, proszę zobaczyć, blaszki widać elegancko. Kontrola jest niesamowita, Xiaomi ma tą aplikację bardzo przyzwoitą. I teraz w szerokim kącie, gdybyś chciał vlogować, tak to będzie wyglądać. Styl vlogowy. Pamiętaj, że możesz porównać to wideo z każdym innym smartfonem. Samsung, Oppo, Huawei, OnePlus i tak dalej. Wystarczy poszukać na kanale. Na samo miejsce. Inny czas. Kontynuujemy. Mrużę oczy, bo słońce w oczy ładuje. Mamy tablicę i zrobimy zbliżenie. Ten smartfon nie ma peryskopu, z tego co widzę. Ale przy zoomie 15 również nieźle się spisuje. No na pewno nie będzie to tak jak z peryskopem, gdyż to są obiektywy stricte do telefoto. Ten takowych nie ma. Jesteśmy znowu w szerokim kącie. Może przejdźmy sobie w 1x główny obiektyw. Jest przeskok między szerokim a głównym x-em jest. Ale bardzo symboliczny. Nie wiem, czy to widzicie. O, tutaj. Bardzo symboliczny. I gdybyś chciał vlogować z głównego obiektywu, tak to będzie wyglądać. Bokeh efekt, czyli wyblurowanie tła. Okej, wyblurowanie tła można pokazać jeszcze w inny sposób. Proszę bardzo. Czy jest autofokus w szerokim kącie? Czyli teleobiektyw? Czyli szeroki obiektyw? Jest, proszę Państwa, i możemy robić tego typu zdjęcia, jak i wideo, które są niezastąpione. No po prostu to musisz mieć w smartfonie. Super sprawa. On długo czekał na wyostrzenie. I ten bokeh jest szybki. Czy jeden z najszybszych, z jakich widziałem, w szerokim obiektywie robi wrażenie. A w głównym obiektywie? Troszeczkę trzeba się oddalić. Jak widzimy. A w teleobiektywie? Teleobiektyw to będzie... O, i tu mam dość taki agresywny przeskok. Zupełnie w innej pozycji jest kamera. Zobaczcie. Ach, 2.8 a 3. A gdybyśmy chcieli zobaczyć to na kontraście. Wróćmy się. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica w kontraście. 2.8 to jest jeszcze... Jeszcze w głównym obiektywie. I 2.9 już jesteśmy. No jest, jest różnica. Przednia kamera, pełne wyciągnięcie ręki. Czy prześwietla niebo? Bezpośrednio pod słońce. Oczywiście, że będzie prześwietlać. Ale nie strzelajmy pod światło. Tylko z... Nie prześwietla. Pięknie to wygląda. Pełne wyciągnięcie ręki. Czy jest autofokus z przodu? Brak. Niestety nie ma, ale jak podejdę bardzo blisko, ta ostrość jest utrzymana na bardzo bliskim poziomie, więc... Okej, można było powiedzieć. Jakie jeszcze funkcje mamy w tym urządzeniu? Zacznijmy od trybu profesjonalnego. A w trybie profesjonalnym mamy 4K 30, mamy 4K 60. Niestety nie ma 8K podświetlonego, nie wiem czemu. Może coś włączyłem, jakąś funkcję. Ciężko powiedzieć, trzeba by do tego dojść, ale tego nie będziemy tutaj rozkminiać. Za to rozkminimy log, proszę Państwa, gdyż możemy tutaj kręcić vlogu. Ale tylko z głównego obiektywu. Jak przejdziemy, to nam ten log wyrzuci. Zdejmijmy sobie w 30, żeby troszkę było płynniej vlogu. Ale czy bardzo pragniesz vlogu nagrywać? No to już kwestia indywidualna. Oczywiście mamy telefoto, proporcje, pomiar ekspozycji, lampę błyskową i tak dalej. Przechodzimy w tryb film, a tu w trybie filmu
Również mamy siatkę, źródło audio. Niestety tylko w Full HD jest tryb film. Czy to wygląda na filmowo? No, może i tak. I ten tryb ma tak zwane śledzenie. Jak on to mówił? I takie śledzenie widzimy tutaj, śledzi nam osobnika płci męskiej. Pięknie. I może śledzić kilka osobników jednocześnie. Tryb wideo. W trybie wideo mamy HDR oczywiście, w 4K 30 z Dolby Vision. Jeśli chodzi o dodatkowe opcje, to mam tutaj regulację przysłony, ale w dzień te różnice nie będą widoczne, to tylko w nocy. Mamy oczywiście 8K 30, jeśli byśmy tylko chcieli. Stabilizacja wideo, dodatkowa stabilizacja super płynna, ale przypominamy, że ta stabilizacja jest do Full HD, a z takim sprzętem to jednak Full HD nikt nie będzie nagrywał, prawda? No bo to jednak za mocna sytuacja. Przednia kamera, również 4K jest możliwe, 30, a nawet 60. Teleprompter, czyli ładujemy tutaj sobie plik z tekstem i odczytujemy go podczas nagrywania. Jak w telewizji, prawda? Dobrze, przedni dźwięk. Dźwięk przedni, ja używam safety channel, więc to i tak nie będzie tego słyszeć. Zdjęcia i czy tutaj możemy podglądać, proszę Państwa? Czy możemy podglądać mieszkańców, sąsiadkę i tak dalej? Oczywiście, że możemy, aczkolwiek tak podchodząc blisko, to już będzie wielka cyfrówka. Myślę, że tak 5 to maksymalnie dla optycznych, to tak naprawdę dwa razy, ewentualnie 3,2, a dalej to już jest cyfrowe powiększenie. Mamy Leica Authentic i Leica Vibrant. Leica Vibrant na niebieskim i Leica Authentic również na niebieskim. Mamy tryb portret, gdzie nam tutaj bluruje tło dookoła. Podczas nagrywania on się będzie gubił, ale jak się zatrzymamy, to ten portret myślę, że o, pięknie skorygował, zrobił. Również możemy użyć portretu z głównego obiektywu. Dodatkowego mamy z tyłu. Portret HD, Vibrant. No i oczywiście masę filtrów, czyli Beauty Mode i zwiększenie lub zmniejszenie bokeh efekt. Te dokumenty, mamy coś takiego jak szybkie ujęcie. Wow. Jest panorama, jest 50 megapikseli, super księżyc. I tryb reżyserski. W trybie reżyserskim mamy możliwość dodania drugiego urządzenia jako monitor, co jest bardzo fajne. Co to mamy jeszcze? Mamy w logu oczywiście ISO, kolory, wszystko możemy sobie zmienić. Mamy weryfikację ekspozycji. O, proszę bardzo. Ekspozycja nam się tutaj weryfikuje pięknie. Możemy maksymalnie w 30 klatkach w 4K, nie ma możliwości 8K w tym trybie. Peak focus i proporcje również możemy zmienić na super szeroki, czyli taki tryb kinowy i tak dalej. Nie możemy przechodzić między obiektywami podczas nagrywania, ale za to mamy bardzo, ale to bardzo dużo tych filtrów. Te paski, co tu widzicie, to jest właśnie ta weryfikacja ekspozycji, którą możemy wyłączyć. Leica, to są tak zwane luty. Jeszcze raz bursztyn. I tak to wygląda. Możemy się tutaj pobawić mikrofonem również przód, tył lub automatycznie. Jest to tak zwany AI mikrofon, który powinien złapać źródło, aczkolwiek teraz nagrywamy z zewnętrznego mikrofonu, bo jest po prostu za wiecznie, dlatego ten wiatr jest dość intensywny i w postprodukcji trzeba było to po prostu zmniejszyć. Wywalmy ten filtr na normalny. Mamy również tryb reżyserski, tutaj połączenia, aby utworzyć z nich jeden multicam. Multicam można zrobić, czyli z czterech kamer jednocześnie. I teraz nagrywamy w tym trybie, w szerokokątnym, można powiedzieć, że tak troszkę kinowo. Czy jest takie uczucie? No trochę jest. Trochę. Ale nie można przechodzić między obiektywami podczas nagrywania. Niestety. Mówię. Że to możemy schować te wszystkie sobie informacje, które są na ekranie, ale tego już nie widzicie.
Więc kontynuujmy. On już to wie. Ten smartfon jest jednym z najlepszych smartfonów na rynku. Ze światłem 1.4 zdjęcie nocne. Robię wrażenia. A cena jest dużo niższa niż w wersji Ultra. Bo myślę, że nawet 40% mniej. A dostajemy 10% mniej funkcji. Więc robi wrażenie. Z tym urządzeniem nie miałem żadnych problemów, nigdy. A dodatkowo język polski będzie przyjazny dla naszych polskich użytkowników. Polecam uczyć się języka angielskiego, bo to się przydaje w różnej sferze życia. Dodatkowo kod rabatowy w opisie i szczęście zawita w Twym sercu. Pozdrawiam i polecam. Dziękuję.